Szpital specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie jest nowoczesnym, wielospecjalistycznym centrum medycznym posiadającym 23 oddziały o pełnym przekroju specjalizacji. Świadczy usługi dla licznej populacji z Krakowa i okolic, odległych regionów Polski, jak również dla pacjentów z zagranicy. Szpital zapewnia kompleksową i profesjonalną opiekę oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Szpital jest dużym centrum chirurgicznym. W ciągu roku wykonuje się tutaj około 5,5 tysiąca zabiegów. W ramach hospitalizacji przyjmowanych jest około 30 tysięcy pacjentów rocznie, a w samych poradniach ilość konsultowanych pacjentów sięga około 100 tysięcy rocznie. Szpital dysponuje 600 łóżkami. Tak szerokiej oferty medycznej nie ma żaden inny szpital w województwie małopolskim. Trafia tu większość przypadków z zakresu toksykologii, a także 100% przypadków oparzeń oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Ostatnie lata to dla szpitala okres wytężonej pracy zarówno dla kadry zarządzającej, jak i każdego pracownika współtworzącego tę dynamicznie rozwijającą się lecznicę. W okresie tym podjęto szereg przedsięwzięć ukierunkowujących działalność szpitala na inwestycje w rozwój infrastrukturalny, kapitał ludzki i rozwiązania podnoszące jakość pobytu pacjenta w szpitalu. Ich alokacja w strukturach szpitala Rydygiera powoduje, iż działalność placówki na przełomie ostatnich lat należy uznać za udaną, szczególnie w kontekście rokrocznie zwiększanego kontraktu z NFZ i związaną z tym potrzebą rozwoju infrastrukturalnego obiektu. Intensyfikacja prac modernizacyjnych, realizacja szwajcarsko-polskiego programu współpracy, jak i realizacja licznych inwestycji niewątpliwie determinują rozwój placówki w ostatnich latach. Osiągnięcia szpitala w tych obszarach są nie bez znaczenia dla jego beneficjentów. Zrealizowano ważne inwestycje z punktu widzenia przede wszystkim zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, których stan zdrowia mocno ogranicza możliwość korzystania z szeregu terapii, z różnych przyczyn dostępnych jedynie poza regionem południowej Polski. Inwestycją taką było stworzenie pierwszego w Małopolsce ośrodka terapii hiperbarycznej. Ośrodek wspomaga leczenie za pomocą tlenu schorzeń przewlekłych jak trudno gojące się rany, m.in. w przebiegu stopy cukrzycowej, niedokrwienne ubytki skóry oraz przeszczepy skórne, zapalenie kości oporne na leczenie, popromienne zapalenie kości i tkanek miękkich, martwica i zapalenie kości, inne agresywne zakażenia, owrzodzenie odleżynowe i troficzne, zapalenie mostka, stany po replantacji. Wskazaniem ostrym do leczenia hiperbarycznego jest zatrucie tlenkiem węgla, methemoglobinemia, oparzenia, zatorowość powietrza lub gazowa, choroba dekompresyjna, ostre niedokrwienie tkanek miękkich, urazy mięśniowo-szkieletowe, zespoły zmiażdżeniowe, złamania otwarte, martwicze zakażenia tkanek miękkich, beztlenowe i mieszane, nagła głuchota. Terapia tlenem hiperbarycznym jest prowadzona w kilku ośrodkach w Polsce, prawdopodobnie w 10. Jedna z tych komór znajduje się w naszym szpitalu. Jest to nowoczesna metoda, która pomaga w leczeniu wielu schorzeń. Na pewno skuteczna. Obserwujemy tą skuteczność na mniej więcej 250 chorych, których leczyliśmy w przeciągu ostatniego roku, w granicach 60-70%. Komora hiperbaryczna, wielomiejscowa, taką posiadamy, pomieścić może na raz, w czasie jednej sesji, 12 pacjentów i wewnątrz znajduje się również 13 osoba. To jest z personelu albo pielęgniarka anestezjologiczna, przeszkolona odpowiednio w hiperbarbie, albo lekarz. W zależności od stanu pacjenta, dla ciężkich stanów wchodzi z pacjentami lekarz. Natomiast na co dzień dla takich planowych sprzężeń wchodzi z pacjentami pielęgniarka. Na zewnątrz jest zawsze dostępny lekarz. Jeżeli coś się z pacjentem dzieje, w ciągu 2 minut znajduje się wewnątrz w komorze przez śluzę, takie dodatkowe pomieszczenie, w którym się wyrównuje ciśnienie z atmosferycznego do tego panującego w komorze. Lekarz się dopręża i wchodzi do komory, jeżeli jest sytuacja nagła. Możemy również monitorować ciśnienie wewnątrz komory, ciśnienie tętnicze pacjenta oczywiście. Posiadamy również respirator, czyli pacjent nieprzytomny, który sam nie oddycha, może być w takiej komorze również leczony. Wtedy podłącza się ten respirator wewnątrz komory razem z pacjentem i pacjent jest wentylowany. Taki respirator posiadamy, który jest dostosowany do warunków podwyższonego ciśnienia. Mamy również taki sprzęt wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który służy do pomiaru utlenowania tkanek przedskórnego.
Inwestycja pokryta została w całości ze środków własnych uzyskanych z kredytu w kwocie 4 400 000 zł. W jej ramach dokonano modernizacji pomieszczeń medycznych oraz zaplecza technicznego. Zakupiono nowoczesną 12-osobową komorę hiperbaryczną, zaś samo uruchomienie ośrodka stało się szansą dla wielu chorych pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia nie znalazły pożądanego efektu. Inwestycja ta, ze względu na swoją unikatowość, jak i komplementarność w stosunku do innych obszarów działania szpitala, uruchomienie Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, znalazła zasadność w uzyskaniu kontraktu z NFZ na realizację świadczeń w zakresie terapii hiperbarycznej. Z całą pewnością poprawiło to dostęp do tego typu świadczeń dla wielu cierpiących i poszukujących pomocy pacjentów w regionie południowej Polski. Równie ważnym obszarem wymagającym natychmiastowego rozwoju jest hematologia. Wynika to ze zwiększonej potrzeby społeczeństwa związanej z leczeniem tak powszechnych dziś schorzeń układu krwiotwórczego, w tym tych najgroźniejszych, nowotworowych. Oddział jest wysokospecjalistyczną placówką powołaną do leczenia schorzeń układu krwiotwórczego, w tym tych najgroźniejszych, nowotworowych, i hospitalizuje pacjentów z całego makroregionu Polski Południowej. Pacjent ma dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia zgodnie ze współczesnymi standardami. Współpraca z wiodącymi ośrodkami transplantologicznymi gwarantuje kompleksowe leczenie z przeszczepieniem szpiku włącznie. W oddziale możliwa jest realizacja procedury wysokospecjalistycznej – immunoablacja szpiku w leczeniu anemii aplastycznej. W oddziale realizowany jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie chemioterapii schorzeń nowotworowych szpiku i krwi oraz schorzeń limfoproliferacyjnych. Ponadto w oddziale realizowane są programy terapeutyczne lekowe. W wyniku realizacji zaplanowanego remontu oddziału dostosowaliśmy wszystkie pomieszczenia do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, w którym zostały określone wymogi, jak powinny wyglądać pomieszczenia i urządzenia w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą. W związku z czym przeprowadzona modernizacja pozwoliła nam na to, żeby wszystkie te standardy określone w tym rozporządzeniu spełnić. W wyniku przeprowadzonego remontu generalnego obecny oddział został powiększony o ponad 700 m kwadratowych powierzchni użytkowej, co pozwoliło nam na zlokalizowanie w nim dodatkowo 31 łóżek, w tym 5 w salach o charakterze izolatek. Izolatki zostały zaplanowane, zaprojektowane w układzie pokoi jednoosobowych. Każda z tych izolatek jest wyposażona w własną śluzę fartuchowo-umywalkową, własny węzeł sanitarny, media niezbędne, które dla takich pokoi są, czyli nawiew laminarny, który pozwala jak gdyby utrzymać taką pełną aseptykę tego pomieszczenia oraz taki komfort cieplny dla tych pacjentów, którzy tam przebywają. Część sterylna od pozostałej części oddziału została oddzielona dodatkową śluzą, która stanowi takie pierwsze zabezpieczenie przed przedostawaniem się czynników skażonych. Część ta jest osobno monitorowana przez personel szpitala, jest tam osobny punkt pielęgniarski, który jest tylko dedykowany dla tej części oddziału, oraz pozostałe takie pomieszczenia pomocnicze jak brudownik czy pomieszczenia porządkowe, które jak gdyby są też niezbędne, i też jak gdyby wszystkie pomieszczenia, cały remont tego oddziału pozwolił nam właśnie przystosować oddział do wymogów, które właśnie są w tym rozporządzeniu określone. Oprócz tego cały oddział został kompleksowo wyposażony w nowy sprzęt, czyli łóżka wraz z szafkami przyłóżkowymi, meble, sprzęt medyczny. Wszystko to po prostu dla pacjentów zostało zakupione, wymienione na nowe. Oprócz tego jest wyposażony w niezbędne inne pozostałe media, takie jak instalacja przyzywowa, monitorująca oraz tor wizyjny, który umożliwia dwustronną komunikację audio-wideo pomiędzy właśnie pacjentem i osobą, która go odwiedza. Czyli taki pacjent ma właśnie tutaj swoją tą kamerę, może z osobami bliskimi rozmawiać. Ta druga część tej kamery, tego toru, jest umieszczona w takim intymnym miejscu, które jest jak gdyby w tym oddziale zlokalizowane, w takim miejscu, gdzie pacjenci mogą przebywać. Taki pokój tak zwany dzienny, tam jest wydzielony taki kącik, który jak gdyby daje tym osobom taką pełną intymność tej komunikacji i rozmów ciężko, bardzo często bardzo ciężkich w takim przypadku.
Nowoczesność oddziału to poza zabiegami, które wchodzą w grę, są obejmowane przez diagnostykę hematologiczną w postaci badań szpiku, w postaci trepanobiopsji, ale również oddział dysponuje możliwością wykonywania plazmaferez, czyli zmniejszania ilości białka w różnych zaburzeniach i hematologicznych, ale także umożliwiamy leczenie pacjentom neurologicznym, w schorzeniach neurologicznych korzystamy z pomocy neuroortopedii, przekazując pacjentów, jeśli wymagają tego, do zabiegu wertebroplastyki, czyli to jest kompleksowe leczenie chorych, nie tylko na swoim oddziale, ale również korzystając z wysoko, szeroko specjalistycznego profilu szpitala, zabezpieczamy ich od strony i powikłań nerkowych, i powikłań kostnych, jakie się zdarzają w tych chorobach. Mamy intensywną terapię, także również w momencie, jeśli chory wymaga, wspieramy się tymi wszystkimi oddziałami i to daje jak najlepszy efekt kompleksowego leczenia. Zmodernizowano także zakład endoskopii z myślą o lepszej dostępności i komforcie pobytu pacjenta poddanego diagnostyce i licznym zabiegom endoskopowym, które szpital realizuje w ramach kontraktu z NFZ. Zakres zabiegów wykonywanych w zakładzie endoskopii obejmuje wysokospecjalistyczne procedury pozwalające na diagnostykę i terapię chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Między innymi to tamowanie krwawień, usuwanie wczesnych zmian nowotworowych, eradykację żylaków przełyku i dna żołądka lub też wytwarzanie przetok żywieniowych. Ważny aspekt działalności tego zakładu stanowi endoskopia zabiegowa dróg żółciowych i trzustki, polegająca na usuwaniu złogów, udrażnianiu zwężeń w przewodzie żółciowym lub też w przewodzie trzustkowym. W części diagnostycznej, którą otworzyliśmy około 6 miesięcy temu, posiadamy nowoczesny sprzęt firmy Olympus, który pozwala na wykonywanie badań diagnostycznych, jak i wykonywanie zabiegów terapeutycznych. Sprzęt jest najnowocześniejszy, równocześnie mamy pełną bazę, która pozwala nam na gromadzenie danych o wszystkich pacjentach, co ułatwia nam później ewentualnie obserwowanie procesu leczenia. W ramach rozwijania szpitala jako ośrodka skojarzonego leczenia chorób nowotworowych pod koniec 2013 roku uruchomiony został zakład radioterapii. Centrum zostało wyposażone w nowy, światowej klasy sprzęt. 3 akceleratory szwedzkiej firmy Elekta z możliwością rozbudowy do 5 i system planowania leczenia w radioterapii umożliwiający stosowanie najnowocześniejszych technik radioonkologii. Ośrodek w najbliższej przyszłości będzie mógł przyjąć około 2000 pacjentów rocznie, stając się pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym w Małopolsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzać najnowocześniejsze techniki leczenia, takie jak IMRT, VMAT, SBRT, czyli radioterapia stereotaktyczna. W 2 ostatnich przypadkach jesteśmy pionierami w tej dziedzinie w rejonie. Dysponujemy także oddziałem radioterapii z 20 łóżkami. Dzięki temu możemy kojarzyć radioterapię z chemioterapią. Dzięki takiemu kojarzeniu skuteczność leczenia jest największa. To jest standard w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu, że jest radioterapia przy szpitalu Rydygiera, szpital Rydygiera staje się pełnoprofilowym centrum onkologii. Możemy pacjenta zaopatrywać od diagnozy do leczenia. Dzięki temu, że pracują tam lekarze różnych specjalności onkologicznych, możemy tworzyć zespoły wielospecjalistyczne. Takich zespołów w szpitalu Rydygiera jest 9. To jest przyspieszacz firmy Elekta Synergy. Wyposażony jest w kolimator 160-listkowy. Na tym stole leży pacjent w trakcie radioterapii. Tutaj ma głowę, tutaj nogi. Te przystawki służą dokładnemu ułożeniu pacjenta w trakcie leczenia. Dodatkowo, żeby zweryfikować ułożenie pacjenta,
potrzebne są te przystawki. One służą do weryfikacji położenia w trakcie napromieniania. Wykonujemy zdjęcia rentgenowskie w trakcie napromieniania, zdjęcia portalowe, tomografię komputerową. Robimy to dlatego, że dokładność w radioterapii musi być co do milimetrów. Są to działania, bez których nie sposób mówić o zwiększeniu efektu leczenia z korzyścią dla pacjenta. Jednakże potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych jest znacznie więcej. Te zaś, które już udało się zrealizować, uznać należy za trafne. Z całą pewnością zaprocentują one w niedalekiej przyszłości zwiększeniem dostępności do szerszego wachlarza świadczeń. Nieustanny rozwój i dążenie do poprawy jakości świadczonych usług, ich dostępności oraz warunków lokalowych i infrastrukturalnych to z pewnością te czynniki, które powodują, że Szpital Rydygiera wyróżnia się na tle innych tego typu placówek w Polsce. Cele szpitala są determinowane przez alokację potrzeb pacjentów i możliwych do uzyskania środków finansowych na ich realizację w jednym czasie i miejscu. Głównym celem naszego szpitala jest osiągnięcie i umocnienie wiodącej roli medycznego centrum, takiego nowoczesnego centrum w Małopolsce, rozwiniętego dwubiegunowo. Pierwszy biegun tego centrum powinien stanowić ośrodek skojarzonego leczenia chorób nowotworowych z pomostem w postaci wielospecjalistycznej medycyny naprawczej. Natomiast drugi biegun naszego rozwoju, który sobie zakładamy, to centrum urazowo-ortopedyczne wspólnie z zagrożeniami toksykologii środowiskowej, które ma być stworzone na bazie istniejących w tym szpitalu i działających oddziałów. Celem naszego szpitala jest także utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w szpitalu im. Ludwika Rydygiera. Jakość tych usług staramy się potwierdzać, uzyskując certyfikaty jakości. Między innymi mamy od wielu lat już certyfikat jakości ISO 9001. Aktualnie jesteśmy miesiąc przed audytem certyfikującym akredytacyjnym. Akredytację szpital też posiadał już wcześniej. Przygotowujemy się także do uzyskania innych certyfikatów jakości, m.in. certyfikat jakości bezpieczeństwa informacji i certyfikat jakości ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że uzyskanie tych wszystkich certyfikatów i wdrożenie działań przede wszystkim zmierzających do utrzymania jakości odbije się także pozytywnie na świadczonych usługach i w stosunku do naszych pacjentów. Przeprowadzane liczne analizy i badania rynku pozwalają szpitalowi na ujęcie tych najważniejszych celów, których realizacja staje się być podstawą do tworzenia planów działania na najbliższe lata. Z całą pewnością należy do nich osiągnięcie pozycji wiodącego ośrodka medycznego w województwie małopolskim jako centrum oparzeniowo-plastyczne wraz z ośrodkiem terapii hiperbarycznej, który ponadto istotnie wesprze działalność oddziałów otolaryngologii, urologii, chirurgii i ortopedii, ginekologiczno-położniczego, neurologii i toksykologii. Małopolskie Centrum Rehabilitacji, obejmujące oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej, Zakład Rehabilitacji, MCRR oraz basen, zabezpieczające kompleksową opiekę rehabilitacyjną, bardzo dobrą bazę pobytową z możliwością w niedalekiej przyszłości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych na basenie z najlepszym wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny. Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Radioterapii, Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet, obejmujący oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologii, oddział pediatryczny oraz poradnie zabezpieczające kompleksową opiekę w zakresie ginekologii i położnictwa, patologii ciąży, diagnostyki i leczenia niepłodności, ginekologii onkologicznej, uroginekologii, opieki nad kobietą dojrzałą, poradnią młodzieży. Małopolskie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, a w jego ramach oddział psychiatrii oraz poradnie zabezpieczające kompleksową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień, a także powołanie oddziałów dziennych psychogeriatrii i psychoonkologii. W zakresie centrum planuje się powołać dzienny oddział rehabilitacji z programem 60+ oraz poradnie w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych. Małopolskie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, obejmującej oddziały onkologii klinicznej, chirurgii ogólnej i onkologicznej radioterapii oraz pracownię scyntygrafii, izototopową, badań bimolekularnych, diagnostyki markerów nowotworowych, MR, KT, mammografii cyfrowej, USG,
diagnostyki endoskopowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, diagnostyki endoskopowej górnego odcinka dróg moczowych i pęcherza moczowego. Zmiany w szpitalu podyktowane są planem strategicznym szpitala, który został opracowany na lata 2014-2020, więc obejmują wiele lat. Te zmiany, oczywiście mamy świadomość, nie będą dokonane w jednym roku, tylko przez te kilka lat. Przede wszystkim planujemy utworzenie Małopolskiego Centrum Onkologii na bazie oddziału radioterapii niedawno otwartego, oddziału onkologii klinicznej. Planujemy uruchomienie oddziału paliatywnego oraz poradni leczenia bólu. Małopolskie Centrum Onkologii będzie świadczyć usługi kompleksowe. W skład tego Małopolskiego Centrum jeszcze wkomponowane będą oddziały zabiegowe, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału urologii, ginekologii, gdzie wykonywane będą specjalistyczne zabiegi onkologiczne. W strategii szpitala przewidujemy otworzenie Małopolskiego Centrum Rehabilitacji dedykowanego dla pacjentów po 65 roku życia z ćwiczeniami również na basenie, z zabiegami w komorze krioterapii. To są nowości w naszym szpitalu. Planujemy uruchomienie Małopolskiego Centrum Diagnostyki Onkologicznej, ażeby to Centrum Diagnostyki Onkologicznej było zapleczem dla pacjentów onkologicznych leczonych w naszym szpitalu. Planujemy otworzenie, uruchomienie, unowocześnienie Małopolskiego Centrum Chirurgii Oparzeń i Plastyki, które w tej chwili już działa. Natomiast modernizacja sal operacyjnych, sal nadzoru intensywnego przewidziana jest na najbliższe lata. Planujemy utworzenie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Opieki nad Kobietą Dojrzałą oraz Małopolskiego Centrum Chorób Cywilizacyjnych. W tym będzie m.in. oddział psychiatrii dziennej, oddział zaburzeń somatycznych, oddział depresji. To wymaga ogromnych nakładów finansowych, ale też logistycznego przygotowania i wieloletnich niekiedy rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który widząc potrzeby społeczne musi przewidzieć to w swoich przyszłych planach budżetowych. Inwestycje na najbliższe lata z całą pewnością zostaną skupione wokół modernizacji i adaptacji pomieszczeń pod realizację przedsięwzięć związanych z realizacją strategii na lata 2014-2020. Strategia ta stanowi rozwinięcie strategii na lata 2013-2017, która została powiązana strategicznie z narodowymi i regionalnymi programami i strategiami, w wyniku czego szpital zaplanował modernizację wybranych elementów infrastruktury technicznej, modernizację zasobów sprzętu i aparatury medycznej, modernizację systemu informatycznego, budowę Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet, budowę Małopolskiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, budowę Małopolskiego Centrum Innowacyjnej Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, termomodernizację szpitala z wykorzystaniem systemów energii odnawialnej, modernizację basenu wchodzącego w skład Małopolskiego Centrum Rehabilitacji, czy też przebudowę wejścia głównego do szpitala wraz z modernizacją holu głównego i inne przedsięwzięcia udogadniające pobyt pacjenta w naszej placówce. Dlaczego warto leczyć się w szpitalu imienia Rydygiera? Szpital, mimo to, że jest spółką prawa handlowego, przede wszystkim pozostaje organizacją non-profit, powołaną na rzecz pomocy potrzebującym pacjentom. Szpital jako organizacja w takim rozumieniu stanowi wysokospecjalistyczne centrum medyczne, ukierunkowane na nieustanny rozwój dążący do zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Swój dynamiczny rozwój infrastrukturalny zawdzięcza licznym inwestycjom i efektywnej alokacji środków finansowych, stanowiących subwencje publiczne i europejskie, jak i środki własne. Bez wątpienia są to determinanty rozwoju i elementy innowacyjności gospodarki, w której szpital funkcjonuje jako nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się jednostka ochrony zdrowia.
Sztuka zjednywania sobie ludzi wokół realizacji wyznaczonych celów to bolączka wszystkich zarządzających. Aczkolwiek ostatnie lata pokazały pewną zmianę postawy kadr skupioną wokół osiągania wspólnych celów i realizacji globalnych przedsięwzięć. Postawa ta jest wynikiem wdrożonego modelu zarządzania, w którym dominuje przede wszystkim mocne przywództwo. Obecnie zatrudniamy 1300 pracowników, około 200 lekarzy, 500 pielęgniarek, 80 osób tak zwanego personelu wyższego, czyli to są diagności, farmaceuci, rehabilitanci. Mamy prawie 100 rezydentów, 300 stażystów, więc jesteśmy atrakcyjnym miejscem do robienia specjalizacji, dlatego żeby tuż po studiach nauczyć się zawodu. Cele strategiczne, jakie założył sobie szpital, zarząd, kadra zarządzająca, są ogromnym wyzwaniem. Są wyzwaniem nie tylko dla kadry zarządzającej, bo sama lokomotywa nic nie da. Ta kadra zarządzająca, czyli pewna ilość osób w szpitalu, musi swoją pasją, swoim zaangażowaniem zarazić swoich pracowników, swoich podwładnych. Nie ukrywam, że samo przekonanie kadry zarządzającej jest czasochłonne, ale jestem przekonana, że entuzjazm, który nam towarzyszy, udziela się naszym przywódcom, liderom, a oni, będąc dobrą kadrą, jeśli chodzi o swoją specjalizację, o to, jak działają, będąc wzorem dla swoich ludzi, jeśli chodzi o udzielanie świadczeń, rodzaj świadczeń, potrafią zarazić pracowników. Nie tylko poprzez opowiadanie, jak to się dzieje, ale poprzez monitorowanie, kontrolowanie, ale także poprzez szkolenia, które robiliśmy i planujemy robić przez firmy zewnętrzne, które uczą i kadrę zarządzającą, jak zachęcić, jak porwać do walki o rynek medyczny i kadrę zarządzającą i wszystkich szeregowych pracowników. Bez wsparcia pracowników, bez ich zaangażowania, bez ich przekonania, to co założyliśmy sobie, jest raczej niemożliwe do zrealizowania. Warto się leczyć wszędzie tam, gdzie pacjent uzyska szybką pomoc, wsparcie i pełną dostępność do usług wysokospecjalistycznych. W szpitalu wykonywane są przez całą dobę świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji w szerokim spektrum specjalności, co sprawia, że szpital znajduje się w czołówce placówek wybieranych przez pacjentów. Marka szpitala to przede wszystkim zakres i jakość świadczonych usług, ich dostępność i ocena efektów leczenia w obrębie dostępnych specjalności. Niewątpliwie szpital imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na stałe wpisał się w infrastrukturę medyczną regionu małopolskiego, tworząc trzon ochrony zdrowia w specjalnościach, które zdominował: chirurgia szczękowo-twarzowa, toksykologia, hematologia, leczenie oparzeń i chirurgia plastyczna, onkologia, urazy wielonarządowe, neuroortopedia i inne.